Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM. Naprawdę? Naprawdę włączyliście odcinek 4 podcastu Sceny Zbrodni i to na YouTube? Ja mówiłem ci, że będą tacy odważni, którzy będą chcieli tego słuchać, to nie wierzyłeś. Odważni albo zdesperowani, nie wiem, może tam czekało ich sprzątanie biurka albo zmywanie naczyń, bo zmywarka powiedziała, nie dziś wieczorem. A jeśli już chcecie czegoś słuchać, to można posłuchać Chopina, Bacha, naprawdę fajnych rzeczy, a nie Sceny Zbrodni. Ja ale jak już tutaj jesteście, no to może w sumie dobrze, bo będziemy mówić o najtrudniejszym do tej pory absolutnie temacie. Najcięższy temat, obok czegoś takiego nie można przejść obojętnie. Porwani do piwnicy. Wyobraźcie sobie, kim byli ludzie, którzy porywali i kim stali się ludzie, którzy przez kilkanaście lat z tej piwnicy nie wychodzili. A ja mam jeszcze taką radę, tak na początek. Jeśli słuchacie tego podcastu wieczorem, koniecznie włączcie światło. Dzisiaj naprawdę mocny temat. Jeden z tych najtrudniejszych, bo będziemy mówili o uprowadzonych, którzy przez wiele lat więzieni byli w piwnicach, schronach, mrocznych bunkrach. Te zbrodnie łączy to, że porywaczami są głównie mężczyźni, a ich ofiarami stawały się młode dziewczyny. Ale bywają też pary, małżeństwa porywaczy. Będziemy chcieli wam pokazać pełne spektrum. Wśród porwanych zdarzali się też chłopcy i takie historie dzisiaj opowiemy. Wiesz, co mnie, Kamil, najbardziej zatrważało, gdy siedzieliśmy nad aktami, gdy przeglądaliśmy te przypadki, że to mogło zdarzyć się wszędzie, w każdej rodzinie. Właściwie decydował przypadek, prawda? A mnie sponiewierało, w jaki sposób porywacze psychicznie zniewalali od siebie te małe dzieci. Po prostu w jaki sposób uzależniali je od siebie. No bo rzeczywiście w niektórych przypadkach po latach niewoli dzieci miały dość dużą swobodę. Mogły chodzić do kolegów po sąsiedzku, mogły jeździć na przejażdżki rowerowe i nigdy te dzieci nie zdecydowały się uciec, wrócić do rodziny. No ale były też takie przypadki, gdy piwnica była dla nich absolutnie całym światem, z którego na szczęście uciec się im udało. Wszystkie te ofiary po wielu latach odzyskały swoje życie, choć te wydarzenia na pewno pozostawiły trwały ślad w ich psychice. Sami porywacze skończyli z dożywociem, z wieloletnim więzieniem, z karą śmierci. To podkreślamy za każdym razem. Wierzymy, że nie ma takiej zbrodni, która by tej kary nie doczekała. Przynajmniej taka myśl nam przyświeca, kiedy przeglądamy. A już za chwilę jeden z tych najbardziej zdeprawowanych. Józef Fritzl i jego piwnica, czyli historia, która zbulwersowała cały świat. Austriak Józef Fritzl, skazany w 2009 roku na dożywocie. Główny zarzut: porwał i przez 24 lata, podkreślam, przez 24 lata więził w podziemiach rodzinnego domu w Amstetten swoją córkę, która do tego urodziła mu 7 dzieci. Ta makabryczna historia zaczyna się w sierpniu 1984 roku. Elżbieta ma 18 lat, jej ojciec Józef zwabił ją do piwnicy. Ona jeszcze nie wie, że to więzienie będzie przez dekady jej domem, torturą i całym światem. Matka Elżbiety oczywiście zgłasza zaginięcie, ale Fritzl, żeby uspokoić żonę i przede wszystkim policję, zmusił córkę do pisania listów, w których informuje ona, że no po prostu uciekła z domu. I to nie daje mi spokoju. Pani Fritzl żyła pod jednym dachem z mężem, który przecież musiał znikać do swojej piwnicy na długie godziny. Chodziła po domu, w którym było wejście do tej piwnicy. Córka była zaledwie kilka metrów od niej. No niewyobrażalne, że niczego nie zauważyła przez 24 lata. No bo właśnie, jak w tym czasie wyglądało życie Elizabeth? Wyobraźmy sobie betonowy schron z ukrytym wejściem. Przez nie dostajemy się do kolejnych małych pomieszczeń. Każde zamykane drzwiami z solidnym zamkiem, 8 drzwi, ostatnie, zamykane na zamek elektryczny. I właśnie za tym labiryntem małych pomieszczeń znajduje się kilka pokoików, łazienka, kuchnia. Tu właśnie 24 lata spędziła Elizabeth Fritzl. 24 lata. Więziona przez swojego ojca. Tu urodziła mu 7 dzieci. Niemniej przerażające jest to, że Józef Fritzl zaczął planować swoją bestialską zbrodnię, gdy jego córka miała zaledwie 12 lat. Już wtedy zaczął budowę tego jej przyszłego więzienia. No i już wtedy też miało pojawić się coś, co dzisiaj media nazywają po prostu złym dotykiem. Powiedziałeś o 7 dzieci, tak? Jedno zmarło po urodzeniu, to powiedzmy słuchaczom, jaki był los pozostałej 6. No tak, to też bardzo ciekawy aspekt. Troje było w tej dźwiękoszczelnej piwnicy wraz z matką. Wyobraźcie sobie, że z kolei pozostałą trójkę Józef Fritzl wychowywał jakby nigdy nic wraz z żoną. Żonie i rodzinie w ogóle wmówił, że Elizabeth, przypomnijmy, według jego chorej wersji uciekła z domu.
miała zostawić te dzieci na progu tego rodzinnego domu, bo sama nie potrafiła się nimi zająć. I tutaj jak każdy przykładny rodzic, jeśli jego córka bądź syn nie radzi sobie ze swoim własnym potomstwem, bierze na siebie ten ciężar, po prostu prawda? Mu pomaga. I kochany wzorowy tato. I wszystko trwałoby może dłużej, gdyby nie 2008 rok. Wtedy ciężko zachorowało jedno z dzieci przetrzymywanych z matką w piwnicy. Fritz zawozi je do szpitala, ale jego nerwowość i podejrzane zachowanie od razu zwraca uwagę lekarzy. No i oczywiście oni wzywają czujnie policję, to wtedy wychodzą na jaw te jego bestialskie zachowania, ten jego okropny, demoniczny plan. I wtedy o tym usłyszał też cały świat, chociaż myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć tak, że do teraz cały świat do końca nie wierzy w tę historię. A już za chwilę nie mniej głośna historia cudów Missouri, ale zanim ten cud się wydarzył, 11-letni chłopiec przeżył niewyobrażalne piekło. Tym razem 11-letni Sean, który wyszedł z domu na chwilę, pojeździ na rowerku, no i ślad po nim zaginął na 4 lata. W tej sprawie nagłówki prasowe i internetowe pytały przede wszystkim, dlaczego nie uciekł od swojego porywacza? No właśnie, porywacz go uzależnił od siebie. Jak to się stało? Może zacznijmy od 6 października 2002 roku. Sean Hornbeck wtedy miał 11 lat. Tak. Obok jego domu przejeżdża biały pick-up, kierujący nim Michael Devlin. Od miesięcy objeżdża okolice, czekając na jakąś sposobność, szansę. No i właśnie chłopiec na rowerku wpada mu w oko, porywa go do samochodu i odjeżdża w nieznanym kierunku. Przez miesiąc przetrzymywał chłopaka w swoim ciasnym mieszkaniu. Na początku planował go zabić. To straszne, prawda? Ostatecznie zagroził, że skrzywdzi całą jego rodzinę, jeśli tylko choćby pomyśli o ucieczce lub o zdradzeniu ich małej tajemnicy. I właśnie ta groźba zadziałała. Posłuchajcie, co się dzieje dalej. Z czasem porywacz pozwolił dorastającemu chłopcu spotykać się z nowymi kolegami, chodzić na randki, dał mu nawet telefon komórkowy, więc właściwie nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby zadzwonił pod numer rodziców, a jeśli nie pamięta, numer 112 i zgłosić na policję. Ale tego nie zrobił nikt. Tego nie zrobił. Mało tego, w miasteczku Kirkwood nikt nie zauważył, że chłopiec też nie chodzi do szkoły. Nawet pewnie przez myśl mieszkańcom by nie przeszło, że to może być zaginiony Sean z miasteczka Richwoods, oddalonego zaledwie o jakieś 80 kilometrów. To jest mniej więcej taka odległość jak między moim rodzinnym Tarnowem, a twoją rodzinną Piwniczną, prawda? Zgadza się, ale powiedziałeś, że dorastał. No właśnie, jego porywacz powiedział później agentom FBI, że Sean po prostu stał się dla niego za stary i zaczął szukać młodszej ofiary. I dlatego 8 stycznia 2007 roku z przystanku autobusowego w Beaufort porwał innego chłopca, Bena Unbiego. No i właśnie, to co było dramatem dla Bena, stało się zarazem ratunkiem dla Shona. 3 dni po tym drugim porwaniu policja wpadła na trop pedofila. Przeszukują jego mieszkanie. No i trafiają na zaginionego przed ponad 4 laty chłopca. I właśnie ten dzień, 12 stycznia 2007 roku, został później okrzyknięty cudem w Missouri. Porywacz został skazany na 74-krotne dożywotnie więzienie. Absolutnie zasłużona kara. Żal, że nie może tych 74 wyroków dożywocia odsiedzieć. Ale nie słyszałem też nigdy o tak dużym wyroku. Zarówno Ben z kolei, jak i Sean skończyli szkoły, są dzisiaj dorosłymi mężczyznami, próbują żyć normalnie. 10 lat po cudzie w Missouri, Sean powiedział: przez ten cały czas w głowie miałem taką myśl, że jest nadzieja, że wydarzy się cud, że bez tej nadziei nie możesz przejść przez życie. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Tym razem rok 1977. Amerykanka Colleen Stan ma 20 lat, wybrała się do koleżanki autostopem. Wyjątkowo nie czekała zbyt długo przy poboczu, zatrzymała się. Bardzo sympatyczna, uśmiechnięta rodzina, mąż i żona z małym dzieckiem. Czy tacy ludzie mogą być niebezpieczni? Oczywiście chętnie skorzystała z tej podwózki. Z późniejszych wydarzeń wiemy, że wyglądająca niegroźnie rodzina hookerów zgotowała jej piekło trwające 7 lat, które potem stało się inspiracją do powstania filmu Girl in the Box. Małżeństwo zaproponowało Colleen zwiedzanie lodowych jaskiń, to jest właściwie po drodze, więc dlaczego nie? Gdy w mniej uczęszczanej okolicy samochód zjechał na pobocze, kierowca zmienił się diametralnie, Cameron Hooker nagle stał się bezwzględnym porywaczem, wyciągnął nóż i wszystko później dzieje się błyskawicznie.
Od razu na głowę dziewczyny zostaje założona specjalna skrzynia z metalowymi okuciami. Resztę podróży, skrępowana sznurem kolin, spędziła już w bagażniku. Stamtąd trafiła do domu hookerów, przykuta kajdankami do haka, spędziła następnych wiele godzin, rozebrana, torturowana. A to był tylko początek prawdziwej gehenny. Co kilka godzin on wracał do niej. Niedawno przeczytałem autobiografię Colleen Stan i wynotowałem sobie takie dwa cytaty, które pokazują dramat tej dziewczyny. Robił mi takie rzeczy, jakich normalny człowiek nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Żyłam w ciągłym strachu, przez kilka miesięcy nie pozwalał mi się myć, do jedzenia dostawałam tylko obierki. Kolejne lata spędziła właściwie w drewnianej skrzyni przypominającej trumnę. Małżeństwo tę trumnę trzymało pod łóżkiem, w którym spali. Aby wyperswadować jakiekolwiek próby ucieczki, przekonali też dziewczynę, że należą do międzynarodowej organizacji handlującej niewolnikami i ta organizacja bez przerwy monitoruje zachowanie porwanej. Wszelkie oznaki nieposłuszeństwa oznaczały, że ucierpi rodzina i bliscy dziewczyny, dlatego Colleen była bezwzględnie posłuszna. Niespodziewanie ratunkiem dla niej okazała się żona, czyli Janice Hooker, od początku bardzo biernie wykonująca polecenia męża, była przez niego maltretowana. Po którejś z licznych awantur powiedział, że przestanie ją bić, jeśli w zamian znajdzie sobie niewolnicę. I przypadek sprawił, że trafili na Colleen. Po 7 latach znęcania się nad Colleen, Hooker się nią znudził, znów zaczął maltretować żonę, ale wtedy ona zebrała się na odwagę, pomogła uwięzionej dziewczynie uciec i doniosła na męża na policję. Jednak od porwania minęło aż 7 lat. 7 lat tortur spędzonych w kajdankach i drewnianej skrzyni. Spędzała w niej nawet po 22 godziny na dobę. Niewyobrażalny dramat. W tym kontekście powiem, że Cameron Hooker został skazany bardzo łagodnie na jedynie 135 lat więzienia. Natasza Kampusz to jest kolejna historia. Austriaczka, która w wieku 10 lat została uprowadzona przez Wolfganga Priklopila, pracującego kiedyś jako inżynier w znanej firmie elektronicznej, przez 8 lat była przetrzymywana w jego domu. Scenariusz tego uprowadzenia był bardzo podobny do innych takich dramatycznych historii. Jej porywacz, Priklopil, przez miesiące obserwuje i śledzi swoją przyszłą ofiarę, przygotowując dokładny plan działania i 2 marca 1998 roku wciąga do swojej furgonetki dziewczynkę idącą do szkoły, a następnie przewozi ją do swojego mieszkania w niewielkim miasteczku na północ od Wiednia. W piwnicy swojego domu zbudował specjalny pokój dla Nataszy. Skądś to znamy. Już podobną historię słyszeliśmy przy okazji piwnicy Fritzla, prawda? Też Austriaka. Niestety tak. Pomieszczenia bez okien, wyposażone tylko w piętrowe łóżko, zlew i toaletę. Dodatkowo do pokoju prowadził labirynt wąskich korytarzy, a drzwi zostały zabezpieczone betonową pokrywą. Wmawiał jej, że rodzina nie chciała zapłacić za nią okupu, a ze znajdującego się w jej pokoju głośnika wybrzmiewał cykliczny komunikat: teraz nie jesteś ich Nataszą, teraz należysz do mnie. Na dowód, że dziewczynka jest jego i tylko jego własnością, porywacz nakazał jej zmienić imię na Bibiana, bo tak. Porywacz zmuszał ją też, by półnaga pracowała jako jego domowa niewolnica. Zakładał też swojej ofierze kajdanki do snu. Kazał się przed nim kłaniać, tytułować siebie mój panie i podobne historie. Cały ten dramat młodej Nataszy zakończył się 23 sierpnia 2006 roku. Wtedy już jako 18-letnia dziewczyna uciekła od swojego porywacza, wykorzystując chwilową nieuwagę Priklopila. Dostała się do domu w miasteczku Strasshof, gdzie jego domownicy szybko dostrzegli w tej skrajnie wychudzonej kobiecie 10-letnią Nataszę Kampusz. Dodajmy, że porywacz, gdy tylko zorientował się, że Natasza uciekła, popełnił samobójstwo, rzucił się pod pociąg. Natasza wiedział, że nie ma innego wyjścia. Natasza z kolei napisała autobiografię pod tytułem 3096 dni. Piekła na ziemi, jakie przeżyła. To będzie jedna z najbardziej szokujących spraw kryminalnych. Człowiek odpowiedzialny za cierpienie i śmierć dzieci. Mówił też, że pedofilska mafia sięga szczytów władzy. W piwnicy jego domu w Belgii dochodziło do
do przerażających czynów. Mark Dutroux, pedofil, porywacz, morderca. Rzeczywiście można znak równości postawić. Chcemy powiedzieć o przypadkach, które stały się szczególnie głośne i doprowadziły do ujawnienia jego bestialskich zbrodni, które wręcz prawie obaliły rząd w Belgii. Czyli 28 maja 1996 roku 12-letnia Sabine Dardenne wychodzi do szkoły, do której to nigdy nie dotarła. To zaginięcie było chyba wtedy najgłośniejszą medialną sprawą. Trafiło na czołówki absolutnie najważniejszych belgijskich gazet. Dwa miesiące później, 9 sierpnia, zaginęła tym razem wracająca z basenu 14-latka Laetitia Dallet z małego miasteczka Betry, ale tym razem jeden z mieszkańców tego miasteczka, czujny po sprawie wcześniejszego zaginięcia, zapamiętał podejrzanie wyglądającą białą furgonetkę, no i część numerów rejestracyjnych. Dzięki temu 4 dni później Mark Dutroux, jego żona oraz znajomy rodziny zostali aresztowani. W trakcie przesłuchania wskazali miejsce, gdzie ukryli dwie dziewczynki. Media natychmiast w euforii, udało się zapobiec ogromnej tragedii. Jednak 2 dni później ta euforia zmieniła się w jeszcze większe przerażenie. Zeznania 12-letniej Sabine absolutnie szokowały. Dutroux trzymał ją w piwnicy przez 11 tygodni w niewielkiej celi w podziemiach jednego z jego domów w miejscowości Marcinelle. Cela o wymiarach 1x3 metry, bez wody, jedzenia i światła. Zrobił też dziewczynce pranie mózgu, powiedział, że porwał ją dla okupu, ale rodzice odmówili zapłaty. Mieli się nawet ucieszyć, że pozbyli się córki. W ten sposób chciał uchodzić w jej oczach za wybawcę, za opiekuna. No w końcu uratował jej życie, za co ona powinna się odwdzięczać, oddawać mu różne przysługi. Śledztwo zatacza coraz większe kręgi, a Mark Dutroux stał się najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Belgii. Okazało się, że już wcześniej trafił za kratki, między innymi za gwałty na młodych dziewczynach. W ogrodzie jego domu policja odnalazła zwłoki jeszcze 2 dziewczynek porwanych w czerwcu 1995 roku. Zmarły z głodu w czasie, gdy policja aresztowała Dutroux za kradzież samochodu. Jego partnerka wiedziała o dziewczynkach w piwnicy, ale tłumaczy się absurdalnie, że po prostu obawiała się otworzyć drzwi, by dać im jedzenie i picie. Niestety na tym nie koniec. Kolejne 2 dziewczynki Dutroux miał zakopać żywcem, a w sieci znajdziecie zdjęcia i wideo z największego protestu w historii Belgii. 350 tysięcy ludzi, naprawdę morze ludzkich istnień, ubranych na biało, przemaszerowało ulicami Brukseli, wyrażając solidarność z ofiarami tego potwora, jak zaczęto go nazywać. Zaczęły zgłaszać się też inne ofiary, a śledztwo objęło wiele wpływowych osób, które miały mieć związek z międzynarodową siatką pedofilów. I w tym śledztwie to dopiero się działo, tak. Bo spośród podejrzanych i świadków aż 20 osób po prostu zginęło w dziwnych okolicznościach. Zaczęły też ginąć kluczowe dla śledztwa dowody, między innymi testy DNA. Po 6 latach takiego śledztwa policji ostatecznie nie udało się wykryć dowodów na istnienie szajki. No a co z Dutroux? No został skazany na dożywocie, jego partnerka na 30 lat więzienia, a ich wspólnik na 25 lat. No i chwaliłeś naszych słuchaczy, że tacy odważni, tacy mili, tacy wierni, to co powiesz teraz? Wysłuchali odcinka podcastu numer 4. I bardzo wam za to dziękujemy. Wiem, że wam niełatwo było słuchać, ale pomyślcie, o ile nam trudniej było o tym wszystkim mówić, zwłaszcza, że zgłębiając akta tych spraw, no mamy do nich stosunek niemal osobisty. A jeśli chcecie więcej takich historii, więcej naszych odcinków, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie też, że jesteśmy właściwie na wszystkich platformach streamingowych, a zawsze premierowo w radiu RMF FM w każdą niedzielę po godzinie 22. Zapraszamy do słuchania i dziękujemy za oglądanie. Pa, pa. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.